No właśnie była nadmierna na początku, dopiero jak zobaczyłem wynik, to trochę tej radości, trochę ta radość uciekła. Skok wydawał mi się dobry, on może nie był jakiś idealny, był trochę spóźniony ten drugiej serii, ale wydawał mi się, że jest dobry, no ale no cóż, brakło. Jesteś na półmetku turnieju czterech skoczni, jak ocenisz dotychczasowy swój występ? A dobry, bez szału, bez rewelacji, ale dobry. Po bardzo udanych dla wszystkich Polaków konkursach i w Neustadt, i w Engelbergu, no teraz przyszły dwa słabsze. Czy możemy powiedzieć o jakimś małym kryzysie? Ja wiem, chyba nie. No nie zawsze się da wygrywać, czasami musi wygrać ktoś inny, prawda? Zresztą byłoby to nudne, gdyby cały czas tylko wygrywali jedni i ci sami zawodnicy. Może teraz jakaś... Może rzeczywiście teraz jakoś nie błyszczymy, ale cały sezon jeszcze przed nami. Przed wami konkurs w Innsbrucku i w Bischofshofen. Zawsze chyba ci się lepiej skakało na obu tych skoczniach, prawda? Niż tej pierwszej części niemieckiej. Tak, zdecydowanie. Innsbruck, zwłaszcza Innsbruck jest taką skocznią, którą lubię. Bischofshofen też jest okej, także teraz powinno być lepiej. Powiedz mi, w twojej opinii, czy mamy dzisiaj narodziny nowej gwiazdy? Myślę o Tomasie Dietharcie. Się okaże. Dzisiaj skakał naprawdę bardzo dobrze. Zresztą cały... Zresztą skacze już od Oberstdorfu bardzo dobrze. Czy nawet od Engelbergu i... No i zobaczymy, jak długo będzie na takim poziomie. Życzę mu jak najlepiej. Po dwóch konkursach twoja strata do podium jest już spora. Wynosi prawie 50 punktów. Myślisz, że z tej trójki właśnie Dietharte, Morgenstern i Amann, który z nich ma największe szanse na wygranie tego konkursu? Czy doświadczenie Amanna i Morgenstern'a, czy jednak młodość właśnie Dietharte'a? Tu jakoś ta młodość nie jest znacząca, bo tutaj nie ma różnicy 20 czy 30 lat. Natomiast uważam, że każdy z nich ma szansę na wygranie i każdy z nich ma takie same szanse.